Witajcie, dziwiarki i dziwiarze. Noro, legendarne. Tysiące wykonań, które można znaleźć w internecie. Jest to włóczka, która jest po pierwsze legendarna, jest bardzo oryginalna i służąca na bardzo oryginalne projekty. Jak można opisać Noro? Różnymi słowami. Po pierwsze zacznę od historii, jaką we dziwiarce stworzyło Noro. Jest to firma, którą sprowadziliśmy do Polski 14 lat temu. Wiosną pojawiły się w ofercie naszego sklepu, jedynego sklepu oferującego wtedy włóczki Noro, pojawiła się ta firma i pojawiły się wtedy, z tego co pamiętam, trzy rodzaje włóczek. Kurejon, Silk Garden Sock. To były trzy włóczki Noro. Czasy się zmieniały, oczekiwania się zmieniały, kolory się zmieniały, wszystko się zmieniało. Noro pojawiało się i znikało, różnie z nim było. To było wszystko było jako taki proces, że tak powiem, mojego dojrzewania do oryginalności Noro, ponieważ ja to tak uważam, że są to włóczki, które się albo kocha i ta miłość dojrzewa, ona się nie pojawia jako stan zakochania, motyle w brzuchu od razu, ciach i już, nie. Ono się pojawia i dojrzewa w nas. I to jest mniej więcej jak czasami dojrzewamy do pewnego typu muzyki, czasami dojrzewamy do pewnych filmów, czasami dojrzewamy do książek, czytając je w jakimś etapie życia, ich nie rozumiemy, a za jakiś czas, gdy wrócimy, to wiemy, o co w nim chodziło. Ja też tak mam. Mam, że pewne filmy dopiero rozumiem teraz, pewne książki rozumiem teraz, ba! Pewne kwiaty. Dopiero teraz potrafię docenić, że one są, jakie są. Jako taki, powiedziałabym, dowcip, że jest taki kwiat, który się nazywa Sansevieria i jest to kwiat, do którego ja teraz dojrzałam i doceniam jego wszystkie wady i zalety, jakie posiada i ogrom różnych gatunków. Czyli wracając do włóczek, firma Noro powstała w roku 1980, została założona w Japonii przez pana Aisaku Noro i postawiła na trzy takie aspekty. I wśród tych włóczek, które od wtedy do teraz są produkowane, jest jedna. Jest to włóczka Kurejon. I to jest na przykład ta pozycja włóczkowa, do której mogę powiedzieć, że ja dopiero teraz dojrzałam. Ona ma w sobie tak zwaną dzikość wełenki. Pewnego razu Jadwinia, jedna z naszych klientek, powiedziała, że uwielbia dzikość wełenki. I to jest właśnie włóczka Kurejon, włóczka Ito, włóczka, która się pojawiła jako nowość, do niej za chwilkę przejdę, one posiadają w sobie tę dzikość. Brzmi dziwnie, prawda? To nie jest program przyrodniczy, mówimy o włóczkach. Jak wiecie, w stosunku do włóczek moja miłość jest wielka i różnymi słowami potrafię opisywać te uczucia. Moim dzisiejszym założeniem filmu jest po pierwsze przybliżenie Wam oferty włóczek Noro, jaka pojawiła się we dziewiarce. Od roku sukcesywnie powiększamy ilość rodzajów włóczek tej firmy, jakie są dostępne. Są to różne włóczki, bardzo różne włóczki. Łączy je właściwie chyba jedno, one wszystkie mają niezwykłe kolory. Niezwykłe kolory, które jak dzianina gdzieś się popatrzy, to wiadomo od razu, że to jest wykonane z Noro. Na przykład tak na takich targach, gdzie się jedzie do kolonii, gdzie spotyka się naprawdę mnóstwo ludzi, od razu widać, kto ma sweterek z Noro wykonany. I to tak jest. I ten odcinek filmu jest o tej mojej takiej miłości, która dojrzała do włóczek firmy Noro. Różne opinie są, różne nasze oczekiwania są w stosunku do włóczek i to właśnie czasami włóczka nie spełni oczekiwań. To tak jest, że nie spełni, ale ona może nie spełnić w tym momencie, a na przykład za dwa lata, kiedy nasze doświadczenie, nasze oczekiwania, pewne poszukiwania, bo życie dziewiarki to jest takie życie poszukiwań, różnych doznań, faktur, struktur, kolorów, projektów i gdy w głowie się kotłuje, od tego nadmiaru wszystkiego, to tak nagle chce się paluszkami doznać tego, co jest takie legendarne i naprawdę na całym świecie myślę, że nie ma dziewiarki,
która nie słyszała o włóczce Noro. No i to jest tak, że mamy, że ten podejście firmy Noro do włóczek stawia na wszystkie naturalne procesy. I tak jako pierwsza na tapetę wszedł nam letni tweet, który się nazywa Kakigori. Jest to włóczka, która ma motki 200-metrowe i tutaj mamy 600 metrów włóczki. W składzie mamy 50% bawełny, 30% jedwabiu, 10% wiskozy i 10% poliamidu. Przeznaczona jest na druty pomiędzy 3,5 a 4. Jest to letni tweed, z jednego motka można wydziergać, jest bardzo delikatny dla skóry, można wydziergać bluzeczkę z Kakigori Stasia na drutach, z tego co pamiętam, numer 5, w połączeniu z włóczką Kimberley z naszej oferty sklepu, wydziergała bluzeczkę z rękawkiem takim w rozmiarze między M a L. Czyli te 600 metrów włóczki plus 3 Kimberleye na druty numer 5 i bluzeczka gotowa. W live'ie z ostatniej soboty była pokazywana. I to jest włóczka Kakigori. Letni tweed, bardzo delikatna dla skóry. Gdy trzymamy się tweedowych włóczek, tutaj akurat w zakresie włóczki Kakigori mam dwóch przedstawicieli kolorystycznych. Numer 12 i numer 24. I kolory układają się w takie delikatnie przechodzące pasy. Nitka ma strukturę tweedową, delikatne kolorowe zgrubienia w innym kolorze. To jest włóczka Kakigori. Bardzo podobną włóczką jest włóczka, już mam tutaj ją kładę, jest włóczka Uchiwa, tak jak jest napisane, 50% bawełny, 30% wiskozy i 20% jedwabiu. Teraz, gdy popatrzymy sobie na włóczkę Uchiwa, czytając to oczywiście Uchiwa, ale tak, żeby było łatwo znaleźć na stronie sklepu, mówię tak jak literki z metryczki. Zobaczcie, one są bardzo podobne do siebie i teraz patrzymy na skład. Obie mają 50% bawełny. Tutaj w tej Uchiwa mamy 30% wiskozy, a tutaj mamy 30% jedwabiu. Tutaj mamy 20% jedwabiu w lewej, a w prawej mamy 10 wiskozy i 10 poliamidu, czyli tutaj w Kakigori skład jest bogatszy, ale mamy więcej jedwabiu, czyli jest więcej jedwabiu i mamy poliamid, a we włóczce Uchiwa nie ma poliamidu. Ja to właśnie też porównuję składy, żeby Wam pomagać w wyborze idealnej włóczki, może nie idealnej włóczki, ale nie, może być idealna włóczka na długowieczną dzianinkę. I to są letnie wydania. Tutaj akurat możemy popatrzeć na kolor niebieski włóczki Uchiwa. Numer 19 to jest niebieski z różowym. Odkładam tutaj to towarzystwo z tej strony i skupię się na włóczkach Akari. Włóczka Akari w wydaniu wielokolorowym i w wydaniu jednobarwnym, tak zwane jednobarwne, ale ono też jest w zakresie jednego koloru, jest wielobarwne. I tutaj skład jest bardzo bogaty, to jest ten sam skład. 200 gramów motek, 480 metrów na druty pomiędzy 4 a 4,5. I tutaj mamy tak, tutaj mamy 26% jedwabiu, 21% bawełny, 16 wiskozy, 14 moheru. Tutaj mamy moher w składzie. 12 wełny i 12 poliamidu. Bardzo bogaty skład. Z jednego motka dwa razy wydziergałam, znaczy z dwóch różnych motków, ale po jednym motku wydziergałam bluzeczki. I zaraz Wam je pokażę. Wersję jednobarwną użyłam i wersję wielokolorową. Na drutach w okolicy 4,5 do 5. I to jest włóczka Akari. Na wszystkich włóczkach firmy Noro jest zalecenie prania chemicznego. Ja tego nigdy nie stosowałam. Piorę moje dzianiny z włóczek Noro tak samo jak inne dzianiny wykonane ręcznie z innych po prostu włóczek z zachowaniem wszelkiej ostrożności. Akari Akari Solo.
Letnia włóczka, Sonata Shima, jako jedyna tutaj z tych pokazanych, ma formę precelka. Kolory układają się w pasy, oczywiście. Sonata Shima to jest 35% bawełny, 25% wiskozy, 20% jedwabiu i 20% poliamidu. Motki są 100-gramowe i 100-gramowy motek zawiera 360 metrów. Przeznaczone na druty pomiędzy 3,5 a 4. Jeżeli chciałybyśmy wydziergać bluzeczkę, letnią bluzeczkę, dwa motki należy mieć, wtedy mamy 720 metrów i spokojnie dziergamy sobie bluzeczkę w rozmiarze w okolicach M-ki. W omiksowaniu Noro z innymi włóczkami, do tego dojdę na samym końcu. I teraz tak, teraz w zakresie Acari Acari Solo mam dwóch przedstawicieli dzianinowych. To jest włóczka, to jest jeden motek, to akurat tu jest przód, jeden motek włóczki Acari Solo, bluzeczka, tak jak widzicie, taka luźniejsza. Możecie na nią tutaj sobie popatrzeć. W dziurki, to był taki mój pierwszy karczek wdziergany z takimi dziureczkami. To jest pierwsza praca. A druga praca, którą już Wam pokazywałam nieraz, to jest wzór miecza samurajskiego w bluzeczce w jednym motku włóczki Acari wielobarwnej. I to jest jeden motas. Wystarczyło jeszcze na ruloniki przy rękawkach i szyjka była wykonana tutaj już wykończona innym rodzajem noro. I tutaj jak widzicie, wzorek wygląda tak. Kogo zainspirowałam tym wzorem, zachęcam do filmiku. Film był kręcony około 2 miesięcy temu, na początku lipca był kręcony, więc ten wzorek jest, mam nadzieję, jasno wyjaśniony. Więc tutaj są dwie moje dzianiny. Acari i Acari Solo. Lecimy dalej, bo już nagromadziłam tutaj tego. Taki piękny motasek. Widać od razu, że jest taki 200-gramowy. Tsubame. Tsubame tutaj mamy w składzie trzy rzeczy. 50% jedwabiu, 25% wełny i 25% poliamidu. I gdyby się zapytać, to jest włóczka letnia czy zimowa, no to jest taka, bym powiedziała, dyskusja może się wywiązać, bo to jest po prostu włóczka na cały sezon. 200-gramowy motek ma 600 metrów, druty pomiędzy 3,5 a 4. To jest tsubame. I teraz w tsubame mam dzianinkę, którą wykonała Julia. Z jednego motka. I przy tej okazji też pokazujemy Wam, z czym można, bo 600 metrów włóczki na sweterek z długim rękawem, to na jakiś rozmiarek musiałoby być 2 razy XS, ale jeżeli mamy jeden motek tsubame, możemy uzupełnić innym rodzajem włóczki i mamy całą dzianinę. I tutaj właśnie Julia tak zrobiła. I to jest sweterek z jednego motka włóczki tsubame, a wykończony został donegalem. Tutaj jest donegal w podwójną nitkę. Czyli wiemy, że noro można sobie łączyć z włóczkami innymi, na przykład z donegalem. I tutaj mamy przy szyjce, w dekolt jest w szpic. Lecimy z paseczkami oczywiście, jak wychodzą nam z moteczka. A później, jak już były rękawy wydziergane, tutaj Julia troszkę kombinowała, żeby rękawy już były wydziergane, więc troszkę odcięła z korpusu, skończyła dwa rękawy i wtedy wróciła do korpusu, żeby resztki włóczek wykorzystać i pójść z donegalem w dół. I to jest jeden motek tsubame i dwa motki włóczki donegal. I tak widzicie, taki sweterek. Mówi, że uwielbia i zaczyna bardzo doceniać tę oryginalność włóczek Noro. Pierwszy sweterek Julii. A tutaj jeszcze w zakresie Acari wielokolorowe, również jeden motek. Widzicie, ile jest udziergu z jednego motka. Z tego, co pamiętam, Julia dziergała chyba na drutach numer 4,5 i uzupełniła to włóczką Amira w ilości trzech motków. Trzy motki Amiry tutaj na to dokończenie rękawów i na tą resztę korpusu. Na ściągacze znaczy się i na wykończenie przy szyi. I to wygląda tak.
Tak wygląda, jest długa linia reglanu. Dobrane kolorystycznie zostało idealne. Idealnie, zobaczcie, przy rękawkach to zawsze ja się tak obawiam, jak coś nam się kończy kolorowe i trzeba dołączyć jednobarwne. To jest cudowny moment odcięcia, że on się tak ładnie rozmywa. No i to jest akari. Lecimy dalej z tematem, słuchajcie, ponieważ tu się dzieje. Yukata, mam takich dwóch przedstawicieli kolorystycznych. Czachadymi, jak się patrzy na te kolory. Yukata, mamy 50% jedwabiu, 25% wełny, 25% poliamidu. I to jest włóczka najcieńsza z tych dużych motasków, bo mamy 200-gramowy motek, to jest 720 metrów i przeznaczona na druty pomiędzy 3,5 a 4. Zobaczcie, to jest yukata. I gdyby ktoś pomyślał sobie, co można zrobić z takiej jednej yukaty, można zrobić bluzeczkę z krótkim rękawkiem. 720 metrów na pewno wystarczy, ale we dziewiarce musimy pomieszać i pokombinować. I tym sposobem Renata pomieszała, pokombinowała. Zobaczcie, jak cudnie. Ja po prostu jak patrzę na ten sweterek, to mnie ta słynna zazdrość dziewiarska tak zżera, że masakra. I to jest sweterek Renaty z jednego motka włóczki yukata i czterech motków echta. Echt, czyli bawełna, matowa bawełna została połączona przez Renatę w takim oto wzorem oczek podnoszonych, w takim oto sweterku, gdzie to szare tło podbiło, że tak powiem, to przechodzenie tych paseczków płynące z motka yukaty. Piękny pomysł, piękne wykonanie bluzeczki letniej, nie, całorocznej bluzeczki od Renaty. To jest, odkładam moteczek. Jakie mamy następne? Następną mamy włóczkę Haruito. Tutaj mamy 40% jedwabiu, 40% bawełny i 20% poliamidu. 150-gramowy motek, 350 metrów, druty między 4 a 4,5. Bardzo kolorowe. Skład jest absolutnie niegryzący, gdzie mamy jedwab, bawełnę i poliamid. To absolutnie nie gryzie. Oczywiście, że kolory układają się w pasy. Gdybyście chciały to z czymś łączyć, to ja widzę Amire Light. Amire tutaj do połączeń. Amire Light jest cudowna do połączeń. Haruito. Nie mam dzianinki do pokazania Wam z tego, no ale to nie możemy mieć też wszystkiego. Włóczka Seal Garden Sok. To jest ta, którą też 14 lat temu też była w ofercie. I tutaj mamy włóczkę Seal Garden Light. Takich. To są głównie moteczki na sweterki tudzież chusty, a to jest na wszystko. Z tego możemy zrobić wszystko z Seal Garden Sok. Kolory układają się w pasy. Kolory się układają tak, że możemy używać techniki entrelaka i wyjdą nam te kosteczki piękne. Wprawdzie to jest z innej włóczki, bo to skurejona soka, którego już nie ma w ofercie, ale ja Wam tutaj pokazuję taką moją starą chustę właśnie techniką entrelaka, którą też można Seal Garden Sok taką wykonać. To jest akurat niewielka chustka, bo to był jeden moteczek, nie za duży to był motek, więc tutaj widzicie chustę techniką entrelaka. Ta technika nadaje się, znaczy technika bardzo, włóczka nadaje się do tej techniki, a Seal Garden Light to ja Wam tutaj pokażę. Pokażę Wam na przykład w czapeczce, którą wykonałam zimą. To jest Seal Garden Light, jeden motek i jeden moteczek kaszmiru. Taka oto czapeczka została przeze mnie zimą wydziergana techniką oczek podnoszonych. Jeżeli mówimy o włóczce Seal Garden Light, to Wam już pokazuję chustę, gdzie użyłam dwóch motków włóczki Seal Garden Light. Patrzę, czy pokazuję Wam prawą stronę, tak, i innych włóczek, i w tym wypadku dwa kolory włóczki Rami. Od Citrona, czyli już wiecie, Echt, Rami, Amira, Amira Light, Donegal w podwójną nitkę. I to jest moja niedawna praca z wykorzystaniem włóczki Noro, gdzie łączymy Noro z inną włóczką, pięknej, delikatnej, naprawdę takie do otulenia się. Seal Garden Sok, już Wam pokazuję, jak takie z kapelusza wyjmuję różne projekty. To jest w trakcie pracy i to jest włóczka Seal Garden Sok w połączeniu z włóczką
In Eiklang, czyli znów włóczka citrona. To jest dokładnie chusta od rogu, dziergana sobie, dziergam sobie tutaj z takie, admin to nazywał chusta Frankenstein, bo ma blizny, więc tymi bliznami sobie dziergam. Później już skończył mi się motek, więc dołączyłam in Eiklang z techniką plastra miodu, a tu już mi się, tutaj myślę, że już się może będę zbliżała do końca, wiesz, też zmieniłam strategię tej chusty. No i się dzierga. Zobaczcie jeszcze sobie tak z daleka to przechodzenie kolorów. Przechodzenie kolorów jest niezwykłe. I to jest włóczka Seal Garden Sock. Będą dwa motki i jeden motek in Eiklang. Tak to wygląda. Zbliżamy się, wychodzimy tutaj z tego segregatorka. Zostaje nam ten segregatorek. I słuchajcie, w tym zebrałam sobie jako jedyne trzy po prostu 100% wełny. najgrubsza z nich, zobaczcie, 200-gramowy motek. Cuido, 200 gramów, 320 metrów, druty pomiędzy 5 i 6, 100% wełny w takiej wersji tweedowej. I to jest najgrubsza z tych włóczek, 100% wełna, która jest na zimowe dzianiny. Tutaj lata nie podepniemy pod to w żaden sposób, zimę tak. I to jest dwie bardzo podobne do siebie włóczki. One się różnią się tylko formą motka. Tutaj mamy tę nowość kurejon, to jest ta dzikość wełęgi, do której ja musiałam dojrzeć, bo ona jest szorstka, ale nie gryzie. I to jest takie dziwne uczucie, dziwne, dotykowo naprawdę jest to interesujące doświadczenie. Tu mamy 50 gramów 100 metrów, a tutaj mamy 200 gramów i 400 metrów, to jest dokładnie to samo, 4,5 i 5 druty. I z włóczki Ito, czyli z kurejona, wydziergałam w tamtym sezonie chustę oczkami podnoszonymi w różnej konfiguracji. Zobaczcie, i to jest ta moja ukochana wielka chusta z kurejona. Również by mogły takie powstać. Wtedy tutaj miałam dwa motki i to, czyli to jest 400 gramów, to tutaj trzeba byłoby mieć 8 motków na taką wielką chustę. Duża, ekskluzywna robota z tego wyszła, ale wrażenia, jakie się podczas noszenia doznaje, i też wizualne przechodniów są naprawdę, one nie mają ceny. I to jest 100% wełny. Odkładam te wełenki, 100% szorstkie, ale nie gryzą. I chciałam Wam jeszcze pokazać, że Noro oprócz włóczek dostarcza również pomysły na te włóczki. Różne to są pomysły, oczka podnoszone, zygzaki, fale, po prostu paski, gdzie zmieniamy sobie moteczki. I te wszystkie magazyny można w naszym sklepie znaleźć. To jest coś, co się pojawiło u nas jako ostatnie. Jest to magazyn, wydanie numer 6. Na projekty z włóczek Noro. Noro to również książki, które są pięknie wydane i to jest na różne włóczki, to jest akurat wydanie na różne włóczki firmy Noro, zobaczcie na tę kolorystykę tego. Czapka, szalik, tutaj ciekawa technika wykorzystująca właśnie kolorystykę i sposób farbowania włóczek Noro. I to jest jedna z książek i tutaj mam następną książeczkę. Akcesoria firmy Noro. Noro, legendarne włóczki, albo się je lubi, albo się jeszcze nie wie, że się je może polubić, więc to są takie dziwne doznania. Dziwny jest ten odcinek filmu, ponieważ ja Wam opowiadam takie bardzo osobiste, o osobistym dojrzewaniu do pewnych włóczek, bo one mają bardzo nieekonomiczne też ceny, ale to jest, gdy się ich dotyka i z nich dzierga, a później nosi, to się naprawdę docenia ten przepływ kolorów, wszystko, co się z nimi wiąże. I czy Was zaintrygowałam, bo to ja nie mówię o zainspirowaniu. I to chodzi pewnie o zaintrygowanie. O czym ta Mariolcia mówi? To się przekonajcie. Warto, nie warto? Może, czy już dojrzałyście, czy jeszcze nie?
Za dzisiejszą Waszą uwagę bardzo dziękuję. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do łapek w górę, do komentarzy. Lubicie Noro czy nie lubicie? To tyle na dzisiaj. Dziękuję.